Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na mini plantacji borówki amerykańskiej w Szumilesie. Dzisiaj o błędach w uprawie borówki. Była prośba, żeby zrobić jakiś odcinek o borówkach, bo dawno nie było. Moi drodzy, ja nie lubię powtarzać ciągle tych samych tematów. O borówce jest bardzo dużo filmów u mnie na kanale. Jeżeli coś Was interesuje w stylu nawożenia, podlewania, sadzenia i tak dalej, to wystarczy wpisać sadzenie borówki i dopisać sobie w Szumilesie. Jest naprawdę tego bardzo dużo. Ja wiem, że te filmy się czasami starzeją i wypadałoby je odświeżyć. Natomiast staram się unikać tych tematów, ciągle tych samych, dlatego dzisiaj zdecydowałem się na mówienie o błędach. Jak widzicie, Grzegorza w denkach od słoika i z kajetem, znaczy się, że odcinek przygotowany solidnie, mam nadzieję, i będzie dosyć treściwy i długi niestety, ale też chciałem przygotować jakiś właśnie inny temat. Pomyślałem sobie, pogadamy o tych błędach. Z tym, że przygotowując się do takiego odcinka, zazwyczaj oglądam też materiały innych, no spisuję to co tutaj sam zaobserwowałem przez lata, ale też staram się zwrócić uwagę na coś, co może bym zapomniał i zanotować sobie o tym, żeby to powiedzieć. No i naoglądałem się takich materiałów, że mam po prostu czasami, wiecie, dosyć tego, jak to ludzie mówią, największy błąd, najlepszy sposób, jakie ty popełniasz, wszyscy tak tu stoją na moim miejscu, no może nie wszyscy, ale jest grupa taka, że stoją na moim miejscu i mówią, popełniacie takie błędy, robicie to źle, tak jakby my byśmy robili wszystko dobrze. Moi drodzy, każdy popełnia błędy, ja również takowe popełniłem przy uprawie i pewnie popełniam i popełniać będę, więc najpierw omówimy moje błędy, to co ja uważam, że zrobiłem źle, a potem te ogólne takie właśnie jeszcze też różne doniesienia internetowe, do nich się odniosę. Wspomnę tylko tak, jak ta plantacja tu wygląda. Najstarsze te krzewy są posadzone, były posadzone w 2017 roku, z tym, że jako takie malutkie, tam nawet niespełna dwuletnie sadzonki. Mam w sumie 42 krzewy tutaj, 30 różnych odmian, w 8 rzędach mniej więcej po 5, no troszkę ponad nawet 5 metrów. W takim jednym rzędzie jest 5-6 krzewów. No i to dalej będę już tam omawiał w przypadku tych błędów, ale to jako taki wstęp. I teraz tak. Pierwszy błąd mój podstawowy, zasugerowałem się z różnymi właśnie poradami internetowymi dla rolników, dla sadowników. Proszę, jeżeli będziecie to uprawiać, te krzewy przy domowym ogródku, nie patrzeć na te porady, tak bezkrytycznie na te porady dla właśnie plantatorów. No i odwrotnie, jak ktoś chce na plantacji coś uzyskać, to żeby nie patrzył na wszystkie porady dla amatorów jak ja. Tutaj między jednym rzędem a drugim borówek, tych najstarszych, bo najpierw miałem 4 rzędy, zrobiłem 3 czy nawet trochę ponad 3 metry odstępu. Zdecydowanie uważam, że za duża ta odległość, to najprawdopodobniej chodziło o to w przypadku tych porad, żeby po prostu ciągnik tam wjechał na plantację, a ja ciągnika nie używam, więc bezsensowne marnowanie miejsca. Potem mój drugi błąd to taki, że pomiędzy te rzędy, 2, posadziłem jeszcze jeden, trzeci rząd z młodszymi borówkami tam po kilku latach i tak jak było za dużo miejsca między nimi, tak jest teraz trochę za mało. Uważam, że tak, między rzędami dobrze by było sobie na przykład zrobić ze 2 metry. Nie mówię, że wiecie, no tam są różne te ogrody, krzewy też są różne, bo na przykład można kupić sobie takie niskie odmiany, takie jak na przykład Putte, Cipewa, Polaris, mam takie 3, albo jeszcze inne też tutaj mam mniejsze. To są mniejsze krzewy, one tak dużo nie potrzebują miejsca, ale pi razy drzwi tak mniej więcej mówię, około 2 metrów odległości między rzędami, a w rzędzie myślę, że dobrze byłoby zrobić 1,5 metra, około, wiadomo, tam 1,30 m zrobi, inny stwierdzi 1,70 m, dla niego lepiej. Różne odmiany różnie rosną, niektóre się bardzo rozkrzewiają, inne idą do góry, więc to też jest różnie z tym bywa. Natomiast ja mam tutaj odległość metra, no i to jest
No okej, okay, no da się przeżyć, ale myślę, że trochę mało. Czasami w poradnikach mówi się też o 2 metrach, ale ja myślę, że do ogródków przydomowych, które nie są zwykle zbyt duże, jak chcemy kilka odmian, no to to będzie troszeczkę mało, znaczy za dużo miejsca będzie zajmowało, tak? Ale znowu też naćkać co 80 cm to trochę za dużo, no chyba, że ktoś chce robić z tego żywopłot. Ale myślę, że 1,5 metra to jest taki optymalna odległość, żeby można było wykorzystać no, możliwości tego krzewu, żeby on z każdej strony tego słońca troszeczkę łyknął, a 2 metry między rzędami, to jest między krzewami nawet, już nie mówię, że od obrzeża jednego, tu mam takie obrzeża też, nie wiem, tam na kamerce to zbiera, tam dalej chyba widać, żeby między jakby rzędem, granicą rzędu i granicą było 2 metry, bo to już między krzewami się nam zrobi prawie znowu 3, albo nawet nie prawie. Natomiast między jednym krzewem a drugim, żeby było 2 metry. U mnie to jest tak, między rzędami jest 1,5, między krzewami jest 1 metr, no i to jest znośne, ale mogłoby być lepiej. Być może będę w ogóle kiedyś przebudowywał cały ten mój, nie warzywnik, tylko ten krzewnik różnych krzewów owocowych, to prawdopodobnie będę takie mniej więcej stosował wymiary. Właśnie 2 metry między rzędami, 1,5 metra między krzewami. Wydaje mi się to dosyć optymalne i no takie najlepsze. No to już 2 błędy swoje pierwsze. Przepraszam, że ja korzystam ze ściągi, ale muszę się przygotować solidnie, nie chcę zapomnieć. Proszę Państwa, sadzenie zbyt wysoko lub zbyt nisko krzewów. Różne są szkoły, czasami jest tak, że kopie się taki dołek, wsadza się bardzo głęboko i wręcz namawiają ludzie, żeby zrobić taki lejek, czy to przy krzewach, czy przy drzewach. Taki lejek z ziemi, że jak pada deszcz, to żeby no, do tego krzewu ta woda spływała. Po pierwsze, nie jest to takie super mądre, bo woda powinna być dookoła krzewu, a nie pod samym tam pędem. I system korzeniowy wtedy próbuje jej szukać dalej i wtedy jest najlepiej dla niego, żeby się rozbudowywał. Druga sprawa, jeżeli będziemy później ściółkować, a to jest moim zdaniem przy borówkach bardzo kluczowa rzecz, to będziemy zasypywać tę roślinę po prostu coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. Ona zacznie te pędy przysypywać. Ona czasami wypuszcza korzenie dodatkowe i potem jak ta ściółka się układa, te korzenie zostają na wierzchu. Trzeba by znowu dosypać, co jest oczywiście wskazane, no ale to trzeba robić moim zdaniem regularnie. Zbyt wysokie posadzenie też nie jest dobre, bo roślina traci swoją stabilność. Czyli dobrze by było sadzić tak naprawdę gdzieś na poziomie gruntu, może ewentualnie ciuteczek wyżej. No ani nie robi zbyt wielkiego dołka, ani też jej nie wynosić za dużo. Ja tutaj robiłem różne rzeczy, niektóre mam trochę za wysoko posadzone. Myślałem, że to wszystko tak ładnie opadnie i w niektórych przypadkach tak było, w innych przypadkach no zostały one wyżej, bo widocznie korzenie wypuściły szybciej niż to wszystko razem z nimi opadło i już tak zostały wysoko, że muszę troszeczkę podsypywać więcej tej materii właśnie, żeby po prostu one stabilnie stały, żeby korzenie nie wychodziły na zewnątrz. No ale to jest taka rzecz, którą mało kto w ogóle wspomina, natomiast mi się wydaje, że warto tak wspomnieć, żeby no nie przeginać, tak? Zbyt głęboko nie sadzić, ani też zbyt płytko, zwłaszcza, że borówki mają płytki system korzeniowy. No i żeby, jak są bardzo wysoko posadzone, żeby się nie okazało, że na jakiejś górce są, na kopczyku takim, że nie mają tych korzeni gdzie tam rozwijać, bo już powietrze mają, tak? Dalej. Taka tam pierdółka w sumie. U mnie brak lub niedostateczna ilość gliny w glebie. Oczywiście jak ktoś ma glebę gliniastą, no to już tego nie będzie robił, ale ja nie pamiętam, czy ja tu w ogóle dodawałem glinę. Chyba nie. Chyba nie miałem jej jeszcze wtedy, bo ja ją kupiłem dopiero jak budowałem, tam robiłem tynki gliniane w domu i kupiłem dużą ilość gliny. Po prostu ja mam piaszczystą glebę, bardzo przepuszczalną, 5. klasę i tak nie dość, że mało jest żyzna, to jeszcze dodatkowo wodę przepuszcza. Jak spadnie deszcz, to chwilę jest kałuża, a potem jak znajdzie ujście, to jak przez sito. U mnie przydałaby się ta glina, ponieważ krzewy, borówki po prostu lubią spore ilości wilgoci. Nie powinny być zalewane, ale lubią dużą ilość wilgoci, dlatego też dobrze byłoby
żeby u mnie dodać dużo materii organicznej, to tego się starałem, no, całe takie rowy miałem pokopane i wszystko co mogłem organiczne to tu rzucałem, ale gdybym wcześniej tej gliny trochę wykorzystał właśnie pod ten korzeń, nie byłoby źle. Oczywiście nie chodzi o zbyt dużą ilość tego, żeby nie oblepiło korzeni, żeby się nie okazało, że później ta glina pracuje. Ludzie jak mają gliniastą glebę, to mają też takie problemy, że jak jest wilgoć, to jest ciapa, a jak jest sucho, to znowu się schodzi ta glina, potrafi nawet wyszarpać jakieś korzenie, urwać, ale tu by się przydało. Jak ktoś ma piaszczystą glebę, polecam popytać gdzieś w cegielniach, może da się kupić jakąś ciężarówkę gliny i po prostu sobie popodrzucać trochę. Najlepiej oczywiście przemieszać z innymi materiałami, pokruszyć trochę, albo jak wykopiecie taki rów, to na sam dół dać trochę gliny i dopiero później materiały organiczne. Więc te wszystkie składniki odżywcze wymywane z deszczem zatrzymywałyby się razem i z wodą też na tej glinie. No ja tego mam trochę za mało tu. Mam też a propos tej materii organicznej za dużo takiej materii węglowej. To były zrębki, to była kora, to były trociny. Wszystko co ewentualnie mogło zakwaszać też glebę, to było dobre, żeby tej materii organicznej było jak najwięcej, żeby trzymała wodę, żeby odżywiała jakoś glebę. To też jakieś tam jeszcze próchnice taką z rozkładających się drzew przywoziłem taczkami, ale chodzi o to, że brakuje w tej glebie azotu. To jest pierwszy rok, jak ja w tej chwili tutaj przywiozłem takie przemieszane podłoże popieczarkowe z ziemią i tak sobie tutaj delikatnie wyściółkowałem to. Później oczywiście będą kolejne ściółki, więc to z czasem będzie się w glebie rozkładać. To jest pierwszy rok, jak ja to ponawoziłem jakimś azotowym materiałem, bo tak to tylko było takie tam parę bobków końskich, jak miałem, to przyniosłem, rozdrobniłem, rzuciłem. Zdarzyło się, że jakąś gnojówką podlałem i to było wszystko. Jest za dużo zdrewniałych materiałów. No można to uznać za błąd. Tak też zapisałem, ale dla mnie to nie jest jakiś wielki błąd, bo wiecie, ja po prostu nie miałem innych materiałów, nie miałem takiej możliwości. Nie było tak kasy, żeby sobie wszystko kupować, co najlepsze. Nie było czasu, żeby w ogóle to wszystko tak idealnie robić. Jak człowiek zakłada ogród, to ma pracy tyle. Więc to nie jest jakiś tam moim zdaniem karygodny błąd, no ale można zrobić to lepiej. Jak już teraz bym ten ogród, że tak powiem, przebudowywał, to starałbym się dodać więcej kompostu troszeczkę. Nawet jeżeli odkwasza jakiś obornik, to troszkę obornika przekompostowanego, przemieszać z kwaśniejszymi materiałami, zrobić kompost kwaśny, żeby trochę tego azotu było, bo one moim zdaniem bardzo ładnie rosną, są przycinane, już niektóre mają ponad 2 metry i owocują co roku, ja to o tym powiem jeszcze za chwilę, całkiem przyzwoicie jak dla mnie, ale czułyby się na pewno lepiej, gdyby były lepiej odżywione. Oczywiście nie chodzi tylko o azot, fosfor, potas, nawet wapń w przypadku borówek jest potrzebny. Są formy takie dostępne na rynku azotu wapnia, które nie odkwaszają gleby. No to jest taki sztuczny, można powiedzieć, nawóz, ale też nie ma co przeginać. Powiem o tym za chwilę, o tym nawożeniu, bo się rozwinę. Przepraszam, bo moja kamerka oczywiście już mi odmówiła posłuszeństwa, ale no mam nadzieję, że już wracamy. Moi drodzy, zbyt mało odmian u mnie. Mam 30 tych odmian różnych. Nie wszystkie mogę jeszcze dobrze oceniać, bo są malutkie. I w ogóle nie wszystkie mogę dobrze oceniać, bo mam po prostu jedną sztukę. Najlepiej do wyrażania opinii jakiejś definitywnej, powiedzmy, w miarę obiektywnej, byłoby mieć na przykład 200 sztuk krzewów borówki, 20 różnych odmian, z każdej odmiany po 10 sztuk na takim samym stanowisku i tak dalej. Wtedy można to oceniać, bo ja teraz jak robię rozsady, to też niektóre papryki na przykład z tej samej odmiany mam ładne duże krzaczki, a niektóre mam takie malutkie. Jak wam się trafi taki malutki krzew borówki, taki chorowity, no to wiadomo, że możecie go źle ocenić i też może być odwrotnie, że trafi się wam wyjątkowo dobry. Ja wolałbym mieć 42 różne odmiany, żeby każdą móc spróbować. Natomiast w sumie dla oceniania dla was może i lepiej, że mam kilka powtarzających się, które po prostu kupiłem jeszcze raz jakąś odmianę, bo mi bardzo przypasowała. O tych różnych odmianach też są już u mnie filmiki. Już nie chcę wszystkiego omawiać, bo będziemy tu 2 godziny się ze sobą męczyć, znaczy wy ze mną.
Natomiast, no, czy jakiś tam krzew sam rozmnożyłem, bo mi się podobał i była taka okazja. Może nie jest źle, natomiast im więcej odmian dla mnie, tym jest po prostu lepiej, jeszcze z różnych względów, o których zaraz powiem. No i na początku posadziłem zbyt mało, bo mnie wyśmiewano. Słuchajcie, sadziłem 16 odmian, 16 krzewów tutaj na samym początku. I już mi mówiono, że my tego nie przejemy w pięcioosobowej rodzinie. W tej chwili mam 42 krzewy. 22 to już są starsze, większe krzewy. Jak widzicie, ja tu stoję trochę na górce, ale one są już, no, są spore. I wszystko przejadamy. Mamy, jak na tę chwilę, mamy tam 80-90 kg rocznie. Myślę, że w tym roku może być nawet więcej, ale ciężko mi to już powoli liczyć, bo teraz to dzieci przychodzą tu same, odkąd mieszkamy, i jedzą z krzewu. Kiedyś to ja wszystko zbierałem sam i ważyłem. Teraz mi coraz ciężej będzie to robić. Natomiast słuchajcie, można robić z tego dżemy, można robić soki, można nawet robić kompoty. Jest to taki owoc, który właściwie większości ludziom smakuje. Można przez chwilę przechowywać, bo u mnie 2 tygodnie najdłużej były borówki tak po prostu zebrane i nie przechowywane w jakichś szczególnych warunkach, tylko sobie na przykład zebraliśmy, pojechaliśmy na wczasy, a jeszcze tak dużo tego było, że po wczasach jeszcze przyjechaliśmy, mieliśmy niektóre takie już trochę skapciowane, ale były. Można to porozdawać ludziom, naprawdę można robić wiele rzeczy z tym. No i zależy oczywiście, jak kto lubi jeść. Ja uważam, że to był błąd, że się posłuchałem, że ojej, jak ktoś ma tam, no, 5 krzewów czy 8 i nie jest w stanie tego przejeść, a ja tam 16 posadziłem. Słuchajcie, no czasami tak jest, że ludzie zjedzą na przykład obiad jakiś olbrzymi, a potem idą sobie tam kilka boróweczek na deser zjeść, no to im wystarczy tam 5 krzewów. Natomiast my lubimy między posiłkami, na przykład, które nie są jakieś może wielkie, przyjść i po prostu się nażreć, za przeproszeniem, tych borówek. Więc myślę, że więcej niż te 50 krzewów na przykład u mnie, to by już może było za dużo, już by trzeba było tym handlować, czy rozdawać naprawdę duże ilości, ale te 20, 40, 30 krzewów przy 5-4-osobowej rodzinie, to jak ktoś lubi naprawdę te owoce tak jak my, ojeja, no to naprawdę. W zeszłym roku, słuchajcie, nie wiem, chyba ze 3 dżemy Aga zrobiła, bo wszystko żeśmy zjedli. Taki mieliśmy apetyt na to, że po prostu codziennie się przychodziło i jadło, komuś się tam dało trochę. Więc to a propos takich niby moich błędów, ale to takie subiektywne odczucia związane z moimi, powiedzmy, preferencjami, wielkością rodziny i tak dalej. No i teraz przechodzimy do takich błędów ogólnych, które często są w internecie też opisywane, że ktoś posadzi sobie jeden krzew. No to rzeczywiście jest błąd. Większość tych borówek potrzebuje zapylenia krzyżowego, żeby mieć drugi krzew. Mało jest takiego zapylania, samozapylania, więc dobrze mieć 2 krzewy. Moim zdaniem 2 krzewy nawet różnych odmian, żeby te cechy gatunkowe, że tak powiem, te geny po prostu się ze sobą krzyżowały, i to jest moim zdaniem właśnie klucz do tego, żeby mieć dobrą uprawę, to jest mieć dużo tych krzewów i też różnorodnych odmian. Jak zasadzicie sobie jeden krzew borówki i nie będzie wam owocował, to jest szansa, że niestety on potrzebuje drugiego krzewu i nie będzie wam po prostu owocował ani dzisiaj, ani jutro. Także to trzeba sadzić więcej. Moim zdaniem też błędem, no tak mało jest to opisywane w internecie, ale jest taka monokultura, czyli na przykład sadzenie 2 odmian w dużej ilości, a pomijanie innych odmian. To może być zaleta, że w jednym momencie mamy wysyp owoców, jak idzie to na przykład do jakiegoś przetworzenia, czy to towarowego, czy takiego tu dla nas tam po prostu rodzinnego. To może być dobry moment, no, do zbioru, dobry pomysł na zbiór, taki przez chwilę zbieramy dużo, robimy dżemy i tak dalej. Natomiast im więcej macie odmian, tym macie też dłuższy okres zbierania tych borówek. Na przykład u mnie w tym roku pewnie zacznie się wcześniej, może dużo wcześniej, bo już pierwsze borówki rosną. Natomiast zwykle zaczyna się pod koniec czerwca już
i trwa prawie że do końca września. Zależy oczywiście od pogody, czy przyjdzie mróz. Jedne borówki wcześniej, jak na przykład kaspliszka u mnie bardzo wcześnie owocuje, to już tam rosną te owoce. Inne dopiero tak na dobrą sprawę są w pełni kwitnienia i będą te owoce o 2 miesiące później. Kaspliszka już dawno nie będzie owocować, a inna roślina dopiero zacznie, więc dla mnie w takim przydomowym ogródku lepiej mieć dużo różnych odmian i posmakujecie sobie coś innego i dojdzie do zapylenia krzyżowego i będziecie mieli po prostu ten sezon dłuższy. Nie będzie tak, że w jednym momencie po prostu zbieracie tony, tylko w sumie też tak się da zrobić, bo można zostawić, one tak szybko nie opadają jak jagoda kamczacka na przykład, i można zostawić na krzewie owoce, jak chyba, że wam ptaki wyjedzą, wiadomo, ale jak się zostawi owoce i da innym też dojrzeć, też się da naraz zebrać. U mnie to zbierałem, największy zbiór to miałem chyba 20 kg naraz zebrałem po prostu ze wszystkich krzewów, więc da się zebrać dużą ilość, ale nie trzeba, nie? Jest to moim zdaniem korzystniejsze, żeby mieć dużo różnych odmian. Moi drodzy, na pewno też błędem jest uprawianie na zasadowej glebie. U mnie ta gleba ma rodzimie tutaj 5,5 pH. Co prawda jest piaszczysta, mało żyzna. Czasem ma zbyt wysoko wodę gruntową, czasem tej wody latem, zwłaszcza właśnie wtedy, kiedy kwitną, owocują, jest jej za mało. Zdecydowanie jest bardzo nisko i korzenie już nie sięgają, już teraz nie sięgają, bo teraz mam wodę na poniżej metra. Ja mam wysoko wodę na przełomie zima, wiosna, tak to mam wysoko, ale teraz już mam poniżej metra i te korzenie już tam nie sięgają. Dlatego mam tę ziemię kiepską, ale pH mam dobre. Tutaj wszędzie dookoła lasy z przeważającą ilością sosny, jak to w większości polskich lasów, czy też jak macie świerk. Tu jest naturalnie ta ziemia, że tak powiem, zakwaszana. I oczywiście są też nawozy sztuczne do zakwaszania i też nie ma co jakoś strasznie tego demonizować, bo rośliny rosną w jednym miejscu przez wiele lat i naprawdę potrafią wyjałowić glebę z różnych pierwiastków, ale są też naturalne sposoby, jak chociażby robienie kompostu kwaśnego. Zachęcam do obejrzenia jakiegoś odcinka o kompoście kwaśnym, który ja też robiłem, teraz już trochę mniej robię, ale on się przydaje czasami właśnie do takich roślin. Ściółkowanie z rębkami drzewnymi, takimi właśnie z, na przykład z sosny, igliwiem sosnowym, nawet trocinami, no wszystko, co ma jakiś tam potencjał do tego, żeby zakwaszać glebę, to tutaj jest dobry. Ja na przykład nie korzystam w ogóle z torfu, tu nie ma nigdzie torfu kwaśnego, bo uważam, że to jest po prostu nieekologiczne te torfowiska niszczyć i po prostu pozyskiwać z nich torf, dlatego ja nie używam. I u mnie jest dobry taki rejon, tu dużo ludzi borówki uprawia, więc nie muszę szczególnie zakwaszać, ale na zasadowej glebie no to jest konieczność, no bo jeżeli będziecie mieli pH rzędu 7 albo 8, to borówki też wam urosną i też zaowocują, ale kiepsko. One po prostu potrzebują niskiego pH, żeby móc pobierać konkretne składniki odżywcze z gleby. Jeżeli będzie gleba obojętna lub zasadowa, no niestety, ale będą miały problem, żeby się odżywiać i plony będą po prostu bardzo małe. Duży błąd też to brak ściółki. Tutaj sobie jeszcze przypomnienie napisałem, że to płytki system korzeniowy. Borówka ma taki, jak to mówię, słoneczny, promienisty system korzeniowy. To znaczy on jest płytki, jak roślina sobie tu rośnie, to nie sięga jakoś bardzo głęboko, tylko on jest taki rozłożysty, takie koło się robi. Jest dosyć płytki, więc będzie brakować wody, zwłaszcza u mnie na piaszczystej glebie. Stąd duża ilość różnego rodzaju materiałów organicznych, aby się wytworzyła próchniczna gleba. I stąd ściółka. Ściółka, która ogranicza parowanie wody z gleby. No i chroni przed wiatrem, po prostu przed wywiewaniem, przed parowaniem. Jeżeli macie bardzo też taką kiepską glebę jak ja, rodzimą, i nie zastosujecie ściółki, no to niestety będzie wam się po prostu to wszystko bardzo mocno przesuszać. Trzeba będzie mocno podlewać. Ja nie podlewam borówek w ogóle. Dla doświadczenia nie robiłem tego od wielu lat. Teraz
Raz podlałem, bo właśnie rzuciłem te nowe materiały, no to żeby się tak ułożyły, no to troszeczkę tam podlałem, ale to bardzo niedużą ilość, bo tam wody mam problem pobrać. Może ze 3 litry na krzew poszły. No i generalnie wypadałoby też borówki podlewać, bo lubią wodę, o czym zaraz jeszcze powiem. Natomiast ściółka no, bardzo dużą robotę robi. Czy to będzie agrowłóknina, agrotkanina, to tak trochę mniej to uważam działa niż na przykład 5-10 cm grubości ściółka z kory właśnie, która może jeszcze dodatkowo zakwaszać, jak deszcz pada, no to to wszystko idzie też do gleby. Więc ściółkowanie przy borówkach jak najbardziej uważam, że wskazane, tu się bardzo zgadzam z tymi. Stanowisko zalewowe lub wysuszone. Zbyt wysuszone, gdzieś na jakiejś górce mieszkacie i jeszcze na samej górze, na stanowisku słonecznym będzie borówka, będzie wymagała podlewania niestety, bo będzie się przesuszać, zwłaszcza jeszcze na takiej kiepskiej, piaszczystej glebie. W jakichś dołkach też bym za bardzo nie sadził, tam gdzie jest zalewana. Jak każda zresztą roślina, która lubi wodę, ale nie aż tak, żeby się w niej kąpać po nos sam. Korzenie zalane mogą po prostu gnić, mogą nie mieć dostępu do tlenu, nie będą pobierać składników odżywczych. Roślina będzie słabnąć, bo nie jest w stanie się dobrze odżywić, może zacząć chorować. No i po prostu ani to dobre, ani to. Ani zbyt sucha, ani zbyt zalana. Problem pojawia się też przy borówkach w momencie, kiedy zapominamy o ich przycinaniu, o ograniczeniu ilości pędów, przez co jest ich bardzo dużo. Roślina wydaje często dużo owoców, ale bardzo malutkie. I mogą być kwaśne, niestety, bo nie jest w stanie dobrze ich wyżywić. Trzeba od czasu do czasu usunąć bardzo stare pędy. To znaczy, na przykład na pędzie 8-letnim prawdopodobnie borówka nie będzie w ogóle wydawać owoców, albo będzie ich bardzo mało. Będzie też w ogóle ten pęd miał słabe ulistnienie, więc też nie będzie dobrze przeprowadzał procesu fotosyntezy. Generalnie trzeba od czasu do czasu rośliny przyciąć. O tych przycinaniach, które ja robiłem, też są filmiki. Ja wycinam po prostu bardzo stare pędy jakieś. Jak sadziłem w 2017 roku, no to mamy 7 czy 8 rok, jakby teraz uprawy będzie szedł. W momencie przecinania zimowego niektóre pędy będą miały nawet więcej niż 8 lat, no bo w szkółce jeszcze były. No to wypadałoby je po prostu albo przyciąć, albo wyciąć. Jak jest zbyt dużo małych pędów, znaczy młodych, jednorocznych, to też nie jest za dobrze, bo roślina się za bardzo zagęszcza. Wszystkie takie, które się kładą, bo potem borówki pod obciążeniem po prostu wszystko na ziemi leży, zaczyna to się psuć albo choroby zaczyna łapać. Dużo by tu mówić, po prostu trzeba ciąć borówkę. Prosiłbym o wejście na jakiś filmik pod tym kątem, taki temat, o coś tu wygrzebałem sobie z tego długopisu, coś mi wyleciało. Dobra, nie teraz. Więc przycinanie bardzo, bardzo istotne, bo już widziałem takie właśnie ogródki, gdzie krzewy są bardzo zagęszczone i dużo mają starych pędów i potem jest zdziwienie, kurczę, jest niby dużo owoców, ale są maciubkie i takie średnio smaczne. No niestety, no roślina można powiedzieć trochę dziczeje i będzie tak się zachowywać właśnie. Brak podlewania jako błąd, no oczywiście borówka ma duże zapotrzebowanie na wodę, płytki system korzeniowy, więc wypadałoby ją podlewać, no ale ja tego praktycznie nie robię, szkoda mi ciągać tutaj jakieś systemy, szkoda mi czasu na to, staram się nastawiać na właśnie bardzo próchniczne podłoże, takie gąbczaste, że jak już deszcz spadnie, to żeby ta woda jak najdłużej się utrzymywała. Na ściółkę zwracam uwagę, teraz są przysypane jakby tutaj ziemią z nawozem, ale to też traktuję jako taką jakby ściółkę, no przysypałem kolejną warstwę, pewnie na jesień, czy kiedy tam będę miał możliwość, to znowu wysypię tutaj jakieś inne materiały. Czasami nawet zwykłą trawę można wysypać, ona też się rozłoży po nawozi i zatrzyma wodę. No ale jeżeli mamy bardzo miejsce wysuszone, kiepską glebę, nasłonecznienie zbyt intensywne i są jakieś tam możliwości wykorzystania wody ze studni czy na przykład deszczówki, no to czemu nie? Przesuszenie borówki spowoduje słaby jej wzrost i słabe owocowanie, no niestety. Brak nawożenia. Chodzi o to, że można nawozić
i naturalnie, organicznie, można nawozić też nawozami sztucznymi i też nie ma co ich bardzo demonizować ze względu na to, że to nie jest warzywnik, nie robimy sobie ciągle zmianowania, nie robimy sobie ciągle jakichś poplonów na przykład, roślin na zielony nawóz. Te rośliny u mnie tu już rosną te 7 lat, w niektórych plantacjach rosną 20 lat na jednym miejscu. I jeżeli nie zamieniamy ich z innymi roślinami, to jest gorzej dla gleby ze względu na to, że borówka, jak na przykładowo, że borówka lubi, nie wiem, bardzo fosfor, a na przykład malinka potas. Jakby tak rosły co roku na zmianę, to by wyjaławiały po trochu tego, a tak to ona rośnie tu w jednym miejscu i to, co ona lubi, ciągnie. Może ta gleba rzeczywiście się wyjałowić. Może czasami być taka sytuacja, że naturalne nawozy nie do końca nam dostarczą tyle mikroelementów, co powinny, albo nie w takiej formie, jak trzeba. Dlatego nie ma co też demonizowania nawozów mineralnych. Natomiast no, u mnie jest zawsze nastawienie najbardziej na organiczne nawożenie, naturalne, na życie glebowe, a ewentualne... Ja jeszcze tutaj nie dawałem sztucznych nawozów, ale myślę, że będę kiedyś dawał, dlatego że szkoda mi po prostu się tak uprzeć, zaprzeć i popuścić, za przeproszeniem, w kalesony z wysiłku, a doprowadzić do tego, że rzeczywiście gleba będzie totalnie wyjałowiona, na przykład z fosforu, no i co? I będzie niedobrze dla gleby i dla rośliny przede wszystkim, więc... Bez przesady z nawozami ogólnie, zwłaszcza sztucznymi też, bo to trzeba umieć używać, ale nawozić coś tam trzeba, no jednak skądś te owoce muszą się brać. Brak reakcji na choroby i szkodniki, no jest oczywiście też w sumie błędem, natomiast no ja nie reaguję. Na szczęście u mnie, nie wiem dlaczego tak ludzie opisują, może na jakichś dużych plantacjach, na takich monokulturach jest więcej tych chorób. U mnie zdarza się jakieś tam zamieranie wierzchołków pędów, jakieś tam zasuszenie, jakieś tam może grzyba zwejdzie na jakiś tam pęd, ale to zwykle przy przycinaniu zimowym, ja się tego pozbywam. Właściwie niczym nie opryskuję, może zdarzyło mi się kiedyś jakimś wywarem z jakiejś rośliny, jakąś gnojówką coś tam prysnąć, ale właściwie nie mam ani tu szkodników, ani chorób takich, żebym przychodził i powiedział: matko jedyna, roślina jest w bardzo złej kondycji. Jakiś tam jeden liść się gdzieś popsuje, tu jakiś jeden pęd wytnę, to po prostu no nie muszę na to reagować, na szczęście. Aczkolwiek oczywiście, jeżeli to jest zagrożenie dla plantacji, no to trzeba, z tym, że ciężko mi się wypowiadać na ten temat, no bo specjalistami zwykle w przypadku chorób, na przykład borówki, są ludzie, którzy mają te choroby, nie? I muszą się tym tematem interesować, bo inaczej mieliby problemy. Ja na szczęście nie muszę. Być może przez tę różnorodność, być może przez dobre właśnie podłoże, przez jakieś tam zabiegi takie, że nie cisnę się, żeby wycisnąć ostatnie soki z tych roślin, tylko daję im tak rosnąć, żeby plon był ok, ale nie bez bez przesady. Może przez takie w miarę naturalne podejście one sobie dobrze radzą, a może mam po prostu szczęście i tyle. Może jest dobre pH tej gleby i dlatego są dobrze odżywione. Natomiast no oczywiście jak będą występować w jakiejś wzmożonej ilości mszyce, które właściwie u mnie nigdy na borówkach nie żerowały, czy innego rodzaju no, szkodniki czy choroby, no to trzeba jakoś zareagować, ale to już szeroki temat jest wtedy. Błędem moim zdaniem jest sadzenie na stanowiskach zbyt słonecznych i zbyt ciemnych. Mówi się o tym, że borówka lubi bardzo słońce, owszem, jak wiele krzewów i drzew, natomiast u mnie rośnie w takim półcieniu, wiecie, i gdyby rosła na pełnym słońcu, nawet tam kawałek dalej, prawdopodobnie nie obyłoby się bez tego podlewania, bo po prostu byłaby zasuszona. Więc jeżeli macie takie miejsce, gdzie jest totalna patelnia, to nie wiem, czy to jest takie dobre dla borówki. Jednak ten półcień u mnie tutaj, zwłaszcza od rana troszkę, zanim wyjdzie tutaj słońce, no ten stosunek wodny reguluje też fajnie w glebie i nie ma z tym problemów. Oczywiście nie ma co uprawiać borówki też w totalnym cieniu, no bo wtedy kwitnienie i owocowanie będzie po prostu gorsze, jak przy wielu zresztą krzewach, drzewach owocowych czy kwitnących. Mało które tak naprawdę bardzo kochają taki totalny cień, kiedy to słońce na nie w ogóle nie działa, więc
stanowisko, bym powiedział, takie słoneczne, ale takie półcieniste też będzie całkiem, całkiem w porządku. Brak cięcia od razu po przesadzeniu. Coraz częściej ludzie o tym mówią, że jak się sadzi borówkę, to trzeba ją od razu ciąć. Ja tak nie uważam. Może na plantacjach daje to jakieś pożądane efekty i trzeba. W ogródku przydomowym bez przesady. W szkółkach kupuje się te rośliny zazwyczaj już jakoś tam przycięte. Zazwyczaj nie mają więcej jak 2-3 pędy i tak naprawdę nie za bardzo jest co ciąć. Ja nigdy nie ciąłem borówek od razu po posadzeniu i nie widzę, żeby jakoś bardzo źle reagowały. Naprawdę 1 na 10 może zaczyna się za mocno zagęszczać po 2-3 latach. No i wypadałoby jej coś tam przyciąć, ale na początek to ja nie kombinuję. Po prostu sadzę i jak widzę, że ma tam 2, maksymalnie 3 pędy, no nie widzę za bardzo sensu przycinania tego. Nigdy tego tak na dobrą sprawę nie robiłem, że przy wszystkich roślinach jakiś tam wyjątek może był. No ludzie uznają to za błąd. No nie wiem, ja nie uznaję. Jako przy uprawie amatorskiej, no to myślę, że nie ma co aż tak się bardzo silić. Zwykle ze szkółek kupuje się materiał po prostu przycięty. No i a propos szkółek. Po raz kolejny namawiam Was właśnie na to, żebyście kupowali z dobrych szkółek sadzonki sprawdzone, po prostu z jakimś tam paszportem, z jakąś konkretną odmianą. Ponieważ często do mnie piszecie, a kupiłem tam w Biedronce, w Lidlu, w Kauflandzie, czy coś było tańsze, wszystko się pięknie przyjęło i rośnie i tak dalej. Ja no, nie widzę jakby problemu, że nie można tak robić, prawda? Tylko wydaje mi się, że jest troszeczkę bezpieczniej kupić ze szkółki dobrej jakości sadzonkę, która rzeczywiście jest daną odmianą. Nie wszystkie szkółki też są dobre, no, ale ja z takich staram się kupować, akurat z różnych kupowałem niektóre, bo w jednej już nie było takich odmian, co chciałem. Natomiast powiem tak, jak mam do wyboru sadzonkę z marketu, która kosztuje 10 zł, wygląda średnio, nie wiadomo, czy ktoś nie pomylił tych opakowań, bo tam czasami jest straszliwy bałagan na tych stoiskach, ludzie sobie tam coś przekładają, potem przychodzi pani posprzątać, niekoniecznie musi się na tym znać, więc powsadza byle jak i tam położy gdzieś, ktoś przychodzi, kupuje, potem się okazuje, że rośnie mu nie borówka, tylko jagoda kamczacka w ogóle, też takie przypadki nie, słyszałem o takich. Więc jak ja mam do wyboru wydać 10 zł na sadzonkę w markecie, a 15 czy nawet 20 w jakiejś szkółce, to wolę wydać te 15 czy 20. To nie są jakieś wielkie pieniądze. Jak ktoś, no widzicie, to taki paradoks, jak ktoś ma dużą plantację, chciałby mieć dużą plantację, to z jednej strony dobrze jest mu kupić tanią sadzonkę, no bo ma tych sadzonek tysiące, no to dobrze byłoby tanio kupić. Z drugiej strony jemu też moim zdaniem nie warto kupować czegoś w ciemno, tylko uprawiać coś, co rzeczywiście jest takie, jak być powinno, czego oczekiwał, co oczekiwał, że kupuje. Także właściwie w każdym przypadku, zwłaszcza takich małych ogrodników, amatorów, jak to u mnie jest plantacja, jeżeli chcecie mieć jakieś sprawdzone krzewy, macie mało miejsca, to jednak polecam, no to naprawdę wystarczy, nie wiem, 2 piw nie wypić i 1 paczki fajek nie wypalić, żeby kupić w szkółce jakieś rośliny, a nie gdzieś tak z takich źródeł, no właśnie, gdzie czasami jakaś taka masówka jest. No ale to jest moje subiektywne zdanie i to różnie ludzie do tego podchodzą, niektórym to pasuje i cieszą się. Niepotrzebna jest im wiedza o jakiejś konkretnej odmianie, po prostu borówki to borówki, przyjdzie tam, zje dziennie 10 i jest zadowolony, każdy już tam ocenia to, jak ma ochotę. Moi drodzy, na końcu mam zapisane, nie muszę nawet czytać, bo pamiętam, największy błąd przy uprawie borówki i zresztą nie tylko, to jest w przypadku takiej uprawy amatorskiej przy chałupce, to jest zbytnie napinanie poślada. Żebyśmy się tak skupiali na czymś, żebyśmy czasem nie narobili w kalesony z tego napięcia. Słuchajcie, nie ma co się tak stresować tym wszystkim, brać udziału w jakichś rywalizacjach, chwalić się przed sąsiadem i tak dalej. To może nas skłonić do zakupu na przykład właśnie jakichś nieprawdopodobnych ilości torfu, które wcale nie będą potrzebne nam przy uprawie, przynajmniej aż takie. Może warto kupić 1 worek, a nie 5, bo się przeczytało taką poradę. Czy jest w sklepie
25 rodzajów nawozów do borówek i wszystkie kupujemy i ładujemy jak nienormalnie, żeby to, żeby po prostu, wiecie, dać przykład, jak to można zrobić. Najlepiej. Moi drodzy, ja z tych krzewów zbierałem, bo zobaczymy jak teraz będzie, one ciągle jakby rosną, teraz były ponawożone, więc spodziewam się, że mogą być nawet jeszcze większe te zbiory. Ja zbierałem do tej pory około 4 kg borówki z jednego krzewu. I to jest taka średnia ilość, to różnie ludzie opisują, od 3 do 7, od 4 do 8, że można zbierać i tak dalej. Ja do tej pory zbierałem 4, spodziewam się, że może być teraz troszeczkę tego więcej, może gdzieś tam do 5 dobiję i mi absolutnie więcej jest niepotrzebne. Ja mam z tych 22 krzewów, miałem powiedzmy te po 4 kilo, 88 kg na 5-osobową rodzinę, bez przesady, po co mi więcej? Na tę chwilę niepotrzebne. Porosną kolejne krzewy, będę miał tu nawet finalnie do 200 kg, będę już pewnie to rozdawał, będę też robił kompoty, bo do tej pory nie robiłem więcej przetworów. I myślę, że będzie tego wszystkiego wystarczająco. To jest plantacja amatorska w półcieniu, nie jest na konkretnym podkładzie jakimś profesjonalnym, nie jest to nawadniane, nie jest to nawożone, nie jest to pryskane na choroby, na szkodniki i tak dalej. Nie jest to jakoś zadaszone. Niektóre widziałem też plantacje takie, że chronią przed wiatrem czy przed właśnie nadmierną ilością słońca lub też przed mrozem. Więc do profesjonalnej uprawy temu bardzo daleko. Natomiast do uprawy totalnie zadowalającej, przydomowej dla takiego, jak to się mówi, ogrodnika amatora, to jest totalnie zadowalający wynik, zwłaszcza, że mówię, nie podlewam, nie biegam przy nich, nie głaszczę, nie chodzę cały czas, nie oglądam, one po prostu sobie rosną. Jak dla mnie najważniejszą rzeczą jest po prostu dobrze je posadzić. Ja sadziłem w takich rowach, to można pooglądać, około 70 cm, mniej więcej 60-70 cm szerokości, 5 metrów długości, to tak powiedzmy 5 krzewów tu wlazło, ale myślę, że mogłyby być 4, miałyby więcej miejsca. Głębokość mniej więcej na 30 cm wykopać, pouzupełniać wszelkimi możliwymi materiałami, jak kompost, jak jakieś trociny, zrębki, trochę trawy, czegoś, no takiego, żeby to w miarę było treściwe też. Jak już macie coś dłużej, ogród prowadzicie, no to właśnie taki kompost kwaśny, jakaś próchnica z porozkładanego drewna i tak dalej, żeby tej materii organicznej było jak najwięcej, wyściółkować. Po prostu od czasu do czasu przyciąć te wszystkie rzeczy, co już umówiliśmy. Naprawdę nie jest to jakaś tam straszliwie trudna rzecz. Oczywiście jak miałby się odnieść na przykład do mojego filmu tego, jakiś plantator, no to powie, a gadasz głupoty, bo tam u mnie jest taka choroba, a u mnie trzeba nawadniać, bo inaczej mam z każdego krzewu 2 kilo mniej, jak nie nawadniam, muszę ochronić przed mrozem, bo tam kwiaty mi przemrozi czy coś. No i tak może być, jak ktoś na tym zarabia, wiadomo, że będzie bardziej chuchał i dmuchał. Ja nie zarabiam na borówkach, po prostu uprawiam je dla siebie i prostymi sposobami do takich wyników tutaj doszedłem i jeszcze będą pewnie większe, które mnie w zdecydowanej większości jakby zadowalają, nie mam tu większych problemów i tyle. Moi drodzy, gdyby były jakieś pytania, dajcie znać w komentarzach, a przede wszystkim wpiszcie sobie najpierw temat, który Was interesuje, nie wiem, kwitnienie borówek, no, czy tam owocowanie, czy coś takiego i z dopiskiem w Szumilesie, to znajdzie Wam na pewno jakieś filmy, bo było już o tym dużo. Gdyby czegoś nie znalazło, gdybyście mieli jakieś jeszcze pytania, dajcie znać w komentarzach. Jak będę umiał odpowiedzieć na jakieś pytanie, to postaram się odpowiedzieć albo odesłać Was do innych materiałów, jakichś tam innych twórców. Jeżeli chcecie komuś poradzić jakieś konkretne odmiany na przykład, czy jakieś sposoby na uprawę borówek, też dajcie znać w komentarzach. Ja bardzo chętnie sam czytam te komentarze, choć czasami bywa ich bardzo dużo. Ja nie powiem Wam, że dwie odmiany takie i takie borówki są najlepsze. Ja uprawiam naprawdę, mogę coś powiedzieć już o powiedzmy 15 odmianach borówki, już to opisywałem w różnych filmach, kolejnych gdzieś z 15 tutaj dopiero rośnie, więc
dopiero tak naprawdę je obserwuję. Czasem zdarza się, że ktoś pisze do mnie, że to już są starocie, co ja tu uprawiam, że teraz się uprawia inne. Wiecie, no trudno, żebym co roku miał nowe krzewy, a stare wyrzucał, bo to wtedy już jest w ogóle bez sens. Nie da się tego ocenić. Ja już filmów też o różnych rodzajach borówek zrobiłem kilka, o tym, które są takie duże owoce na przykład, czy które są oryginalne, które są najsłodsze. Naprawdę tych filmów już tutaj jest. Nie chcę się już bardziej rozgadywać, niż dosyć długi ten film jest. Mam nadzieję, że filmik Wam się ten przyda. Odsyłam do innych filmików o borówkach na moim kanale. I oczywiście widzimy się też w komentarzach, tak jak mówię, piszcie co tam chcecie się ewentualnie jeszcze dowiedzieć, jak będę umiał, to powiem, odpowiem i jakieś własne porady też chętnie przeczytam, bo zawsze to człowiek się trochę dokształci. Dziękuję bardzo za uwagę i widzimy się w komentarzach. Pa, pa.